czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, infrastruktura w naszym kraju się zmienia. Zmienia się sama piłka nożna, ale te marzenia się nie zmieniają. I te marzenia, które mieliśmy my kilkadziesiąt lat temu, kilka, dziś mają też młodzi ludzie, tacy jak choćby ci chłopcy z klubu w Warszawie. Celem głównym tego programu jest wyselekcjonowanie najbardziej utalentowanego piłkarza wśród rzeszy młodych piłkarzy, którzy wezmą udział w tym programie. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że jest to na pewno szansa dla młodego człowieka. Zgłaszając się na taką imprezę, ma szansę, aby, no, można powiedzieć, tak bardzo szybko wskoczyć do reprezentacji, spróbować, pojechać na zgrupowanie. Żałuję, że za moich czasów czegoś takiego nie było, bo rzeczywiście te wszystkie ćwiczenia, które ja sobie oglądałem, czy treningi Barcelony, czy Juventusu, to są wycinki, które są potrzebne nam na boisku.